Witam Państwa. Na tym nietypowym odcinku chciałem po prostu pokazać, jak można łatwo sobie zrobić kreta ze starej, może być nawet śmierdzącej, skarpety. No, co pierwsze musimy zrobić? Musimy go czymś wypchać, więc możemy go wypchać różnymi takimi rzeczami. Można go wypchać na przykład 5 kilogramami perlowskich monet, jakimiś też innymi skarpetami, może być 0,5 kg amfetaminy, a ja po prostu wybrałem sobie takie oto stare, dziurawe gacie, przez które nie mam dziewczyny, ale to nic. I nimi właśnie wypcham swojego krecika. Wsadzamy mu tutaj od dołu, no od strony późniejszej pupy jakby. Nadajemy mu jakiegoś takiego kreciego kształtu. Każdy wie, jak mniej więcej kret wygląda. No coś takiego mniej więcej tu, taki do, może miał tutaj łebek. Opracowane mniej więcej. No dobra, jest po prostu sobie taki. Teraz wycinamy mu łapki. No nie wiem, czy tak jest, że ma mniejsze ręce od nóg, ponieważ kret ma ogólnie duże te swoje łapki w porównaniu do całej reszty ciała, ponieważ musi przesuwać potężne ilości ziemi. Ja mu zrobię te dolne większe, a te górne mniejsze. Przy czym nie wiem, czy teraz robię dolne czy górne. Bach. Nie, to będą te dolne, te większe. Czyli te będą te mniejsze, czyli te górne. No i tak, nie wiem, gdzieś mniej więcej, o tak tutaj, przyczepimy mu te łapki, jedna, druga nóżka, jedna i tutaj naklejamy, proszę Państwa, drugą nóżkę. I teraz są następne oczy. No, nie wziąłem, widzę, markera. Dobra, za chwilę będę musiał pójść po marker, a najpierw sobie natnę i jestem. Z oczami zrobimy tak samo, żeby podwójnie nie ciąć i będą bynajmniej symetryczne, znaczy na pewno nie będą super okrągłe, ponieważ nie mam jakichś wielkich plastycznych zdolności. Mamy oczy. Tak, smarujemy. Jakiś taki zmutowany trochę ten kret, ale nie jest to taki najgorszy. Dobra, może nie, w sumie będziemy marnować. Nie jest jakieś, co tu pisze? Mięso mielone, dobra. No i dajemy mu buźkę. Ja daję z uśmieszkiem, ponieważ lubię wesołe krety. No i tak oto się prezentuje oto owy kret. Nie wiem, czy to jest samiec czy samica, nie wiem, nawet tak się rozróżnia tą płeć u kretów i nic zrobić, nie wiem, czy będzie stał, czy nie. Tak, to jest stojący kret, czyli jest dobrze. Ja, żeby nie było, że jestem jakimś tam fanem tylko takiego typu kreta, postanowiłem, że zrobię jeszcze wcześniej trochę inne. Tu jest na przykład, mamy grubego kreta, taki jest wypasiony, taki o, tutaj napchałem naprawdę solidnie. Mamy też białasa malutkiego krecika, taki malutki albinosik, żeby nie było. Jest czarny, no to jest i biały, czy mały. No jest lekko mniejszy, trochę szerszy. I najlepszy, to jest taka sexy krecica, taka, no, można powiedzieć, tutaj, no, zrobiona po prostu takiej damskiej skarpety. No i co? No, to by było w sumie jakby na tyle. Także dziękuję. Pa.